Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Dziennikarski Poker. Dzisiaj moim Państwa gościem jest adwokat Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Witam serdecznie, panie mecenasie. Witam Państwa, dobry wieczór. Panie mecenasie, no, ubiegły tydzień minął nam na miejscami głęboko niestosownej, ale jednak debacie na temat ochrony życia ludzkiego. Taka telewizja, która prawie całą dobę mówi prawdę, mówi, że Trybunał orzekł prawie całkowity zakaz aborcji. Co tak naprawdę orzekł Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny rozszerzył zakres ochrony praw człowieka, uznając, iż człowiek w fazie prenatalnej jest też podmiotem praw człowieka, a nie jest tylko przedmiotem jako część organizmu matki. To jest pierwsza bardzo ważna konstatacja. Druga konstatacja jest taka, że utrzymał w dalszym ciągu w tym orzeczeniu pozostałe dwie przesłanki możliwości pozbawienia życia człowieka w fazie prenatalnej, a to wtedy, kiedy koliduje to życie z prymatem życia i zdrowia matki, która jest depozytariuszem życia tego bytu ludzkiego, drugiego, i wtedy, kiedy pochodzi jego poczęcie z naruszeniem godności, to znaczy w wyniku przestępstwa. Z jednej strony i z drugiej strony w dalszym ciągu mamy do czynienia przy utrzymaniu tych kryteriów zabójstwa dziecka poczętego, mamy do czynienia z kryteriami nieostrymi. Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie swojego orzeczenia i uzasadnienia tego orzeczenia kontynuuje dotychczasowe orzecznictwo Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach, jeszcze z ubiegłego wieku. Państwo musi zapewnić życie, podstawowe prawo człowieka każdemu człowiekowi. Problem, czy można człowieka w zakresie jego życia i ochrony tego życia ograniczać albo do jednego okresu życia, albo do jakości tego życia. I tutaj Trybunał Konstytucyjny przyjął zasadę obowiązującą w interpretacji i stosowaniu praw człowieka, to znaczy, że można te prawa tylko rozszerzać, ale nie można ich ograniczać. Odwrotnie niż dzieje się to w tej chwili w wielu państwach na naszym globie. Panie mecenasie, pytanie, czy to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zamyka pewną kwestię prawniczą, czy dopiero ją otwiera, bo pojawiają się głosy, że ze względu na utrzymaną przecież przesłankę mówiącą o prymacie zdrowia również kobiety, mówi się również, że można by było dokonywać terminacji ciąży również z przesłanki, no tego kierując się przesłanką zdrowia psychicznego kobiety. No, można to bardzo nieostro interpretować. Znaczy, to nie jest ścisłe wyrażenie. No, na przykład zdrowiem psychicznym jest depresja. Tak? No, jak pan mecenas sądzi, czy potrzebna będzie albo, nie wiem, kolejny wyrok, albo doprecyzowanie ustawowe? Jestem zwolennikiem wszczęcia na bazie treści tego orzeczenia i jego uzasadnienia postępowania legislacyjnego w zakresie prawa stanowionego, odwołującego się do tych wartości, które przywołuje i ich ochrony Trybunał Konstytucyjny. A mianowicie do takiej inicjatywy, która dopuszczalność decyzji w zakresie przerywania życia ludzkiego w fazie prenatalnej uzależniała od orzeczenia sądowego, a w tym orzeczeniu sądowym w imieniu osoby, co do której wnioskowane jest pozbawienie jej życia w fazie prenatalnej dla reprezentowania obrony jej praw, winien być powołany z urzędu kurator.
A kuratora, myślę, powołałby, to jest kwestia dyskusyjna, niezależny organ konstytucyjny, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście niezależny w zakresie systemu prawnego. Nie zawsze tego doświadczamy. No i postępowanie takie sądowe byłoby prowadzone w takim trybie doraźnym, jak w kwestiach wyborczych, zapewniałoby ocenę pewności i zasadności skonkretyzowanej decyzji o tej eutanazji prenatalnej, bo taka aborcja w tym wypadku jest eutanazją prenatalną, z uwzględnieniem jednocześnie istotności tych przesłanek dopuszczających w ramach prymatu jednak ochrony prawa do życia i zdrowia kobiety, matki, to, że kosztem życia drugiego człowieka będziemy chronić przecież zdrowie nawet, nie tylko życie drugiego człowieka, to znaczy depozytariuszki tego bytu człowieczego. No i z zastosowaniem oczywiście zasady, którą przywołał Trybunał Konstytucyjny, zasady in dubio pro vita humana. Jak są jakiekolwiek wątpliwości, to na rzecz życia ludzkiego, czyli życia człowieka prenatalnego, trzeba rozstrzygać. Myślę, że tak. Co, panie mecenasie, tak, z przypadkami... Tak, słucham. Co z przypadkami, które budzą najwięcej emocji, którymi epatuje nas lewicowa część sceny politycznej i społecznej? Krótko mówiąc, chodzi o wady tak zwane letalne, czyli wady, które mamy pewność, co do której mamy pewność, że no, skończą się śmiercią dziecka. Pan prezydent tutaj wyszedł z inicjatywą, żeby jednak dopuścić terminację takiej ciąży. Należy wejść w polemikę z uzasadnieniem, którego jeszcze nie znam, pana prezydenta. No, kieruje się na pewno tą przesłanką, bo ponad życiem jest jednak godność tego życia. Gdybyśmy mieli pewność, że życie ludzkie, pewność, będzie pozbawione godności, to uzasadniałoby jego przerwanie. Natomiast my takiej pewności nie mamy i świadczy o tym zresztą orzeczenia lekarskie nierespektowane. Kobiety nie przerywały ciąży i później rodziły się dzieci, które jednak w egzystencji swojej miały godność i nawet przy swojej ułomności integrowały i rodzinę, i państwo. I do tego dzisiaj zmierzamy. Panie mecenasie, ja chciałbym się odwołać do tekst treści dokumentu, który... No, na który powołuje się lewicowa scena, część sceny politycznej, społecznej, mianowicie do Karty Praw Podstawowych która Unii Europejskiej, która w artykule 2 stanowi, że każdy ma prawo do życia, a w artykule 3 punkcie B statuuje zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób. Bo pytam o to, bo te przesłanki są jakby zniknęły z pola widzenia prawników. Raz jeszcze doświadczamy tego, że nie treść prawa jest decydująca, a to kto to prawo interpretuje. Dla interpretacji prawa wiążącego w Polsce jest istotna konstytucja. Do wykładnika treści konstytucji jako zgodności systemowej innych norm i zobowiązań międzynarodowych jest powołany tylko i wyłącznie Polski Trybunał Konstytucyjny. Stąd ta klauzula zaporowa polskiej konstytucji musi być traktowana rzetelnie, a nie tylko jako hasło polityczne. Panie mecenasie, Lewica na jutro zapowiada inicjatywę ustawodawczą. Ma to być ustawa, jak oni nazywają, ratunkowa, która będzie depenalizowała pomoc przy aborcji. I co pan odpowie politykom Lewicy? Każdy może składać w trybie przewidzianym konstytucją wnioski legislacyjne i każdy należy rozpoznawać. Żyjemy w Polsce wzorowej demokracji i zagranica mogłaby się uczyć od Polski, jak demokracja funkcjonuje. Nawet jak dalece można lekceważyć zasady konstytucyjne, to znaczy każdy jest obowiązany przestrzegać praw i wolności innych, czego ci, którzy dzisiaj z tego anarchizującego strajku kobiet nie przestrzegają. No ale trzeba powiedzieć, że osobiście uważam to za pewną prowokację wobec
zasad, które Trybunał Konstytucyjny określił jako podstawę swojego rozstrzygnięcia, nie tylko w tym orzeczeniu, i zasady, o której mówiliśmy, rozszerzania praw człowieka i ochrony tych praw człowieka, a nie ich zawężania i ograniczania tylko do pewnego okresu życia albo pewnego stanu człowieka. Wydaje mi się, że złożenie tego, bardzo proszę, składać można papier cierpliwy, Sejm jest od tego, żeby to rozpoznawać, nie tylko w zakresie destrukcji, ale jednocześnie uświadamiania tym, którzy taki wniosek składają, jak dalece są oni w sprzeczności z zasadą ochrony praw człowieka. Ubiegły tydzień przyniósł też inne wydarzenie, no, szokujące wydarzenie w Wielkiej Brytanii. Zagłodzony został pan Stefan. Nie możemy podać jego danych osobowych. No właśnie, to też jest przyczynek do dyskusji o świętości życia ludzkiego. Czy pan mecenas uważa, że na terenie Polski powinniśmy, bo to była oczywiście decyzja sądów brytyjskich i instytucji brytyjskich, ale czy my na terenie Polski nie powinniśmy no, bardziej wyjaśnić sytuacji osób ciężko chorych? Tym bardziej, że no, rozwój medycyny sprawia, że te sytuacje graniczne będzie coraz więcej. Sytuacja eutanazji w Polsce jest zakazana. Polskie prawo nie przewiduje takich rozstrzygnięć, nawet uzależnionych od orzeczenia sądowego. Jeżeli chodzi o to, co zrobił sąd angielski i bezczynność zresztą prokonsula polskiego, też to powinno się spotkać z konsekwencjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z celowym zabójstwem człowieka. 4 dni po zawale serca odłączono już te życiodajne zasilanie, a zasilano go tylko po to, żeby uzyskać organy, które już obiecano zapewne tym biorcom. I ten człowiek został tylko produktem dla dawcy organów. No, trzeba wyjaśnić tą kwestię i to tutaj pomoc powinna być co do tego wniosku, który siostra złożyła do prokuratury w zakresie postępowania wyjaśniającego, co do tego, komu i na jakiej zasadzie zostały wydane organy. A jeżeli zostały wydane, to czy nie jest to główna przyczyna pozbawienia życia z profitem dla szpitala, który to zrobił, pozbawienia życia naszego obywatela? Z tym wydarzeniem w Wielkiej Brytanii szokującym wiąże się taki termin uporczywej terapii, bo niektórzy wskazywali, ja się z tym nie zgadzam, że no, odżywianie i pojenie tego człowieka było uporczywą terapią, czy z której można zrezygnował przecież sam święty Jan Paweł II. Jak określić granice tej uporczywej terapii? Granice, no to dlatego to orzeczenie sądowe angielskie nie spotkało się z aprobatą i było orzeczenie polskie, interwencja państwa i prawa polskiego w tym zakresie, które zostało zdegradowane przez orzecznictwo sądowe angielskie, sądu angielskiego, ale naruszono tutaj podstawowe prawa człowieka i prawa państwa polskiego do ochrony jego obywateli. Prawa jest bardzo poważna. No, nie szukamy zwady z Anglią i z jej systemem, ale kolizja tutaj jest wyraźna. W Polsce byłoby to niemożliwe. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Dziennikarskiego Pokera był adwokat Piotr Andrzejewski, sędzia i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na program, na niecodzienny program Macieja Kożuszka.